No i Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym materiale z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Oczywiście dziękuję za oglądanie tej serii, jak ktoś ma ochotę wspiernąć, bo na tej serii akurat nie zarabiam, mam wyłączone reklamy, to ja będę bardzo wdzięczny i od 5 zł miesięcznie macie taką możliwość. A jak ktoś sobie zobaczy poprzednie materiały, to ma w prawym górnym rogu oczywiście playlistę, do czego zachęcam, żeby sobie zobaczyć. No, dobra. To lecimy w takim razie, słuchajcie, z kolejnymi zadaniami. Tym razem zadanko mamy o nazwie Barciowe Widziadło. Co to jest? Ty, parkour. Przestępstwo. Mogę popełnić co najwyżej. Skacząc po takich rzeczach, dlatego nie wolno. No, widzicie? Pieczony ziemniak. Co, ja przeciążony jestem, że tak wolno idzie? Kubek. Lalka, plaster miodu. Jabłko i coś jeszcze. Flip. Butelka wody. Kurwa, ten wiedźmin to jest złodziej. Przyjdzie, wszystko pokradnie, pozabiera. Witaj, już uciekłeś z Temerii. Marnie wyglądasz. Dawać mi najpierw rzeczy swoje, a później rozmawiamy o zadaniach. Krainy Północy Velen. Włosok malinowy nawet dostałem. Maliny. Krowie mleko. No naprawdę nic nie macie lepszego tutaj? Jakieś suszone owoce, lalki? Kurwa, po co mnie to? Dobra, dawaj. Holofernes Meyersdorf. Do usług. A oto moi synowie. Bernie, Franklin i Hugo. Kurwa, wyglądają. Geralt, jakby wpierdol mi się jej spuścić. Wiem, kim jesteś. Poznałem po włosach. Szczerze mówiąc, czekałem na kogoś takiego jak ty. Pewnie chodzi o barciowe widziadło. Widziałem zlecenie. Zgadza się. Pustoszy moją pasiekę. Jeśli chodzi o zapłatę... Najpierw cash. Odkąd grasuje tu widziadło? Kurwaki. A niech ci będzie. Jeśli nie pozbędziesz się widziadła, to i tak zbankrutujemy. Potraktuję to jak inwestycję. Czyli umowa stoi? Stoi. Co to za widziadło? Zdajesz sobie sprawę, że coś takiego jak barciowe widziadło nie istnieje? To musiał być jakiś potwór, może upiór. Ktoś z twoich pracowników coś widział? Ja widziałem. Właśnie czyściłem ul, kiedy usłyszałem krzyk jednego z naszych parobków. Dar się tak, jakby go pokąsała cała chmara pszczół. Pobiegłem do niego, ale już nie żył. Miał ślady po urządzeniu? Raczej po odmrożeniach. Sine wargi, szron na włosach, a wokół leżało pełno martwych pszczół. Co zrobiliście z ciałem tego parobka, który zginął? Chcę je obejrzeć. Za późno. Pochowaliśmy biedaka kilka dni temu. Któryś z was może mi pokazać miejsce, w którym pojawiło się widziadło? Ja pójdę. Chodź za mną. Kurwa, jaki odważny. Tędy za mną. Skąd pomysł, że to barciowe widziadło? To taki pszczelarski przesąd. Jak się darami pszczół źle rozporządza, to przychodzi widziadło. Niszczy ule i zabija pszczoły, żeby nikt nie wykorzystywał tych szlachetnych zwierząt do niecnych czynów. Napuściliście pszczoły na konkurencję? Nie. Ojciec podpisał niedawno kontrakt z Redańczykami. Znaczy, że widziadło jest z Nilfgaardu. Dzięki za plajster miodu. Również dziękuję. To tutaj. Tu widziadło zabiło parobka. Może zostawiło jakieś ślady. Zobaczmy. Krew zczerniała i zaschnięta, czyli sprzed kilku dni. Tu musiał zginąć parobek. Cała oszroniona... Chłód musiał zabić pszczoły. A czuło? To ich barciowe widziadło ma dość sporą nogę. Te ślady. Jest ciężkie. No zobaczmy, gdzie to... Ślady znikają w wodzie. W tej kałuży, która udaje jezioro, raczej nic się nie schowało. Sprawdzę drugi brzeg. Może ślady ciągną się dalej. Sprawdźmy drugi brzeg. Ja tam widzę najpierw skrzynię, do której trzeba by popłynąć. I ją zebrać.
Dobra, nie było warto jednak. A dobra, jaśniejąca ruda może być. I gdzież my mamy dalsze ślady? Siemano, Nekery. Leżysz? Dobry wieczór. A w sumie... Ja tak teraz sobie przypomniałem. Zapomniałem. Ja nie mam recept... Nie, mam recepturę na czerwony mutagen. Ale chyba nie mam ich zbyt dużo, prawda? Bo jeżeli chodzi o postać... Kurczaczki. To tak. Ja bym zrobił tak. Tak. I bym sobie wziął ten jeden mutagen, który mam, bo mam jeden czerwony. O. A miałem jeszcze z Nekera wojownika. No zobacz. Ale dobra. No ja siła ataku mam plus 20, także ja jestem zadowolony. To jest kolejny, dawaj go. Chodź kolega. Ci pierdolny. Ultra będę bił, ale będę bił. Szkoda, że niebieski mutagen. Czerwonych trzeba. O, trzeba to widzę, żeby przemedytować, bo tutaj się... Zaczyna robić nieciekawie z moim... właśnie... O, czekaj, co to? A, berberk. To nie. Bo już zaczął się kończyć czas moich eliksirów i w sensie odwarów. I żarcia, także postanowiłem, że sobie właśnie ogarnę. Jeszcze raz. To będzie bardziej chyba w tę mańkę. Są tutaj gdzieś te ślady, czy nie ma? Kurczę, na razie nie widać. O, są. Jest sadzawka, muszą być i utopce. Ale to raczej nie one zniszczyły. Dobry wieczór. O, leżym kurwa strzelił naokoło. Dostał z zapletu. Dobry wieczór. O, kolejna esencja z wody, bardzo dobrze. I tu jest jeszcze jeden, poproszę. Bo w wodzie... Raczej nie ma żadnych. Nie, tu jest za płytko, żeby coś tutaj twórcy, wydaje mi się, pochowali. No dobra, to lecimy dalej za tymi śladami barciowego widziadła. Blekot. Ale wy tu macie, kurwa, tych skrzyń. Się nie przecisnę. Może jest inne wejście. Ale spirytum, o kurwa. Nie wypuścicie mnie stąd. Zachleję się. Trzeba pozbierać wszystko. Przepraszam, ale moja mania zbierania wygrała. Z manią zadania. No tyle bimbru to człowieku. Tu jest wronie oko. Czekaj, tu już wszystko przeszukałem. Tu są jeszcze. Tam widzę, że jest już wejście. Pokazuje się, podnieś proszę. Dziękuję. A ten spirytusik to się potem przyda do eliksirków, nie? Do wszystkiego tam. Poza tym też mogę sprzedać i to też będzie fajny pieniądz z tego co pamiętam. To warto pozbierać. Tutaj do studni nie ma wejścia, bo jest krata. Tak patrzę jeszcze, wiecie, ogólnie, czy coś jest. Tu są jakieś parkury. A z tych parkurów to nic. O, tu jest zimno. Dobra, to wchodzimy. Open the goddamn door, man. Zamknięte. Mam klucz. Proszę.
Ojciec zaczął budować ten dom dla Berniego, ale zabrakło nam pieniędzy. Odtąd budowa stoi. Jest świetną kryjówką dla tego, co zniszczyło waszą pasiekę. Wchodzę, a ty lepiej wracaj do domu i zaryguluj drzwi. Nie wiadomo, co stąd wypuszczę. Tak też się stanie, drogi panie. Barciowe widziadło jasne. Raczej ogar dzikiego gonu. Skąd się to wziął? Płotka cię dogoni. Chodź, chodź. No, spierdalaj, spierdalaj. Chcesz się uszlać, czy... Płotka. Czy mam go pierdolnąć tako? Pomocy! No nie wiem, jak go pierdolnąć, ty. No ale nie, wydaje mi się, że nie, że on będzie chciał tutaj później walki. No bo nawet nie mam go jak ci ciachnąć. Piep, 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 piep. A, pudło. Piep. O ty kurwa. Mroźna szmato. Zobacz. O, bo mi się mieczek psuje. Ohohohohohoho. Zaraz będzie naprawiany mieczor. Jak kondycja spada w mieczu, to tak średnio jest. Barciowe fucking widziadło is dead. Mniejszy czerwony mutagen i trofeum z ogarka. Ja tego nie potrzebuję. To co to daje? Dodatkowe... Co? Dodatkowe zioła? No niech będzie chyba. Albo nie. Expa. Ja wolę expa. To idziemy w takim razie. Czekaj, bo ja mam jeszcze tylko... Chociaż... Dobra, mniejsza. Lecimy odebrać nagrodę. Bo tak myślałem, czy by czasami nie tego... Nie wrócić w tamto miejsce, ale w sumie mogę później. O, czekaj, bo tu jest też questior. Janina? Co się stało? Panie, nie dość, że wojna, to jeszcze kury mi giną. Jak tu żyć? Widzieliście złodziei? Jakie złodzieje? To potwory mi kurki porywają. Na zwykłych rabusiów sama bym sposób znalazła, ale z takimi co zrobię? Mogę się tym zająć. Mogę się tym zająć, oczywiście nie za darmo, ale odliczę zniżkę dla seniora. Gadanie. Pewnie i tak zedrzesz jak za zboże. No, ale trudno. Inni się do pomocy nie garną. Kurki zaczęły mi ginąć ponad tydzień temu. Zawsze po jednej biorą, psie krwie. Po jednej? Ciekawe. Te potwory zostawiły jakieś ślady? No, odciski łap wilczych, ale dziwne jakieś. Jakby wilcy na dwóch łapach chodzili. Tylko nie mówcie, że co pomyliłam, jak Józek ze Sztygarów Mondrala jeden. Mój stary był najlepszym kłusownikiem w okolicy, więc na tropach się wyznaje jak mało kto. Rozumiem, ale mimo to wolę sam obejrzeć te ślady. Drób w opałach. This is the quest. To chyba wilcze ślady, chociaż coś tu się nie zgadza. Co ci się nie zgadza? Zierach, mów. Ślady małych stóp. Ciekawe. Przez wodę. Mądrze, mądrze.
Mogę kliknąć, żeby ten? Piotruś, uważaj! On ma miecz! To żołnierz! Żywcem nas nie weźmie! Nic wam nie zrobię. To po co przyszedłeś? Przysłał cię ten kapitan z czarnymi wąsami. Nie znam żadnego kapitana. Przyszedłem tu po śladach stworzeń, które kradły kury. Tyle rabanu o kilka chudych kur? Ta pani wcale ich nie lubiła, ciągle na nie krzyczała. I wygląda jak czarownica. Co tu robicie sami w lesie? Gdzie wasi rodzice? Żołnierze ich złapali. Przeprawialiśmy się przez rzekę, ale nas przeuważyli. Biegliśmy, ale tatko i matula mieli toboły. Kazali uciekać. Od tej pory mieszkacie sami w lesie? Tu coś znajdziemy, tu coś zwędzimy. Jakoś idzie. Skąd się wzięły te wilcze ślady? Kiedyś tatko upolował wilka i dał każdemu z nas łapę na szczęście. Przywiązaliśmy je pod butami. Bo przecież wilki porywają kury, prawda? Tak, ale bardzo rzadko po jednej. Radzicie sobie, bo okradacie innych. To się źle skończy. Lepiej poszukajcie pomocy. U kogo niby? Kto nas weźmie? Zabierzemy wszystkie kury, a potem pójdziemy głębiej w las. Piotruś mówi, że będziemy polować, ubierać się w zwierzęce skóry, uszyjemy namiot z liści i nigdy nie dorośniemy. To ostatnie jest akurat bardzo prawdopodobne. Uważajcie na siebie. Przekonaj staruszkę, by przygarnęła dzieci. Śloro jebana, masz je wziąć, bo ci kopa zajebę, kurwa. I pierdolę wszystkie kury, zignij! Także weź ty się za stadów lepiej nad tym. Dzień dobry, Janina. No i co tam, wiedźminie? Znalazłem w lesie grupę dzieci. To one kradły wasze kury. Dzieci? I co, na oklep na wilkach jeździły? Nigdy nie było tu żadnych wilków. To bardzo sprytne dzieciaki. Jeśli rzeczywiście mają trochę oleju w głowie, to teraz będą się trzymać z daleka od mojego kurnika. Przygarnij je, to przestaną kraść. Przestaną kraść, bo je będę karmić. To dla mnie nie interes. A, ale dobrze, pomyślę o tym. No widzisz? To jeszcze trzeba tylko drugie zrobić, na barciowe widziadło. Jadymy oddać kościora. Jak poszło? Czego? Wasze barciowe widziadło było ogarem dzikiego gonu. Na wieczny ogień. To dziki gon ma w orszaku nawet ogary? Ze dwa tygodnie temu zbudziłem się w nocy i widziałem, jak orszak gonu mknął po niebie. Ogar musiał się wtedy odłączyć. Nie mógł wrócić, więc zaszył się na opuszczonej budowie. To nie zrekompensuje wam strat, ale przynajmniej ogar nie zniszczy więcej... Dobre ujęcie. Dzięki. Dzięki, wiedźminie. Jednak co specjalista, to specjalista. Ech ty... Dość na dziś, chłopcy. Wracamy do domu. Ło, level! Ule, które zniszczył ogar. Ciągle tylko robota i robota. 250 expa! 240... Za co, kurwa, ej! Heee! Okradli mnie, kurwa, ja więcej miałem! O, i mam slota kolejnego. Unfucking zabijalność, tak myślę, żebym sobie wziął. A może, czekaj, może coś innego wezmę. To też jest fajne, ale to chyba na razie nie chcę. Może w to bym sobie poszedł. Techniki szkoły kota. Nie, dobra, ciśniemy do młynka.
Ciśniemy do młynka, dobra. Gdzie ja mogę sobie szybko nareperować moje rzeczy? W jakiejś wsi, kurwa, byli ci. O, tutaj jest kowal, który mnie szybko nareperuje, co potrzebuję. Poproszę mnie tutaj szybki repairing zrobić. I posprzedaję ci przy okazji trochę. Panie kowalu! On w domu jest. Wpuść mnie! Chamie. Gości masz. Otwórz. What? O Jezu, co ja robię? Gdzie ja idę? Dobra, taka kurwa nie wpuści mnie. Ty. Jak się do ciebie do domu ten tego? Tu dobra, ślepy jestem. No zobacz, i kurwa, nie da się? Kowal się zbugował, jebaniutki. Czego tu? Ty, w ogóle wszyscy się pobugowali. No dobra, to trzeba do innego. Gdzie jest inny? Może we wsi Rudnik będzie lepszy. Tam pójdę. Ja ci po rodzinie nie obrażam cię. A tutaj do domu jest wejście? Kurwa, jakaś dziwna ta wieś. Nic z nikim nie dogadasz się. Ten co przeszedł. Staruszka, starzec. No kurwa, nie, no dobra. Bo się zbuguje zaraz. No dobra, to lecimy w takim razie do tego. A, w ogóle powiedzieliście mi też, że jak będę miał nilfgaardzkie wyposażenie, to tutaj do tego domku jednego będę mógł wejść tam gdzieś coś. Tak, żeście mi powiedzieli, ja pamiętam to. Dobra, dojdę do portu w Oxenfurcie i stamtąd sobie wezmę. Szybko ogarnę. Na północ, proszę. O, nie gwizd na mnie, bo mnie jeszcze poderwiesz, kolega. Tu? Kurwa, no ja kowala nigdzie nie znajdę. Wstawać, kurwa! Hej, Noah, coś się spóźnia. Co dla szanownego pana? Spokojnie, przyjdzie, znam ją. A potem rach, ciach, dwa krzyku. Dzień dobry. Witaj. Wydaje mi się, że... Ach, to... mam... A ty chcia... Pewno, z tym tak, z pochęduszką. Wpadasz w rutynę i trzyma... Mam nadzieję, że... No, czy... Poka towary, chamie. Tak, to do sprzedania. Wszystko stąd idzie na fucking sell. Nie masz pieniędzy. No to zaraz znajdziesz. Do sprzedania oczywiście, cyk. Już nie masz pieniędzy, kurwa, jak ty biedny jesteś. Szybkie sortowanie. Bo ty jesteś mistrzem płatnierskim, widzisz. A ja nic dla ciebie nie mam. No nie mam. Nie poratuję, nie powiem. Ale w Gwinciora możemy pierdolnąć. O, bo dawno w Gwintarze mnie grał. Nic, żadnych kart nowych nie dostałem. No to nie, to gramy. Skojatel, okej. Kurwa, jeszcze legendę dostał. O, ja też. Proszę bardzo.
Tu mamy na blisko ziomka, dobrze. Krasnoludzki harcownik. Dobrze, poczekamy, pożyjemy, zobaczymy. Ulewny deszcz, powiadasz. No to ja pierdolę tako. Czekaj. Kurwa, brakuje mi jednego punktu jak na złość, no. O kurwa, ale wjedzie. Chyba nie ugram tego. Nie, dobra. Tu mi nie wyszło. Witam. Jeszcze raz. Zagraj. Nie siadło. Czasem tak się zdarza, że nie siada. Dobra, mamy na razie straszną chujnię. Jest pierwszy zwiadowca. No jest nieźle. Już myślałem, że będzie wszystkich wpierdala w jedną linię. Przeciwnik spasował. Dobra. Zrobimy to po taki trochę lipa, ale będzie git. Musi być git. Teraz niech wleci ten pist. Bardzo dobrze. Teraz to. No dobra, teraz jest ugrany, widzowie. Pięknie, czyste niebo wleciało. Może być, śmiało, nie ma problemu. Tam trochę punkciorów ci wpadnie, ale szczym do ludzi. Oj, mamy kolejnego leczącego. Wesemir niech wjedzie, cyk. Lej. Uuu, tajemniczy elf. Kurwa, kolejna jakaś karta mu dobra weszła. Jorvet. Ale nawet jeżeli ma kolejną legendę, w co wątpię,
Nie ma szans, gościu. Nara. Co dostałem? 10 nowigradzkich koron, oczywiście. Filipa Eilhart. Macie coś na ból brzucha? Od wczoraj kłuje mnie tu pod pępkiem. Też chciałbyś zarobić, co? Mieliście Hyperiku Perfura. Bo ja z tobą grałem, prawda? Z Stepanem? Grałem. Poka towary najpierw. Poka. To chciałem. I to chciałem. Bo to zawsze jest potrzebne. I to też wezmę w sumie. I to też wezmę. To się zawsze przydaje, także lepiej mieć, już potem nie mieć. Wyścigowe światło do sprzedania, to też do sprzedania. Nara. Bywaj. I Tyrus tak. Później sobie pozmieniam jeszcze w Talii, bo Filipa to jest, z tego co pamiętam, to jest dobra, dobra karta. A to już później. To tak, najpierw port w Oxenfurcie. To tędy sobie przejdę. O! 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 I cóż by tutaj zrobić? Śmiertelne rozkosze. O, to ja wiem, co to będzie. Na 90% wiem, co to będzie. O, czekaj. Jak już jesteś przy zielarzu? Poka. Co tam? Bo ja chciałem jedno... No i kurwa, nie ma tego. Nie ma skorocela, prawda? Wjeżdża biała mewa, tyry, 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 tyry. Brakuje mi ziarnów z Poryżu. No i tego akurat nie mam. Ale i tak ta biała mewa niech sobie będzie, bo ona będzie potrzebna, także... Bywaj. Chuj z ciebie, a nie... zielasz. I tak ci powiem. O! Co tak gałym trzeszczasz? Zdeło cię? Dzień dobry. Ja w sprawie zlecenia. A. Jakieś stworzenie zmasakrowało nocny patrol. Wszyscy uzbrojeni po zęby. Chłopy na schwał. Skąd wiadomo, że to potwór? Wystarczy spojrzeć na zwłoki. Jak wyglądały ciała zabitych? Jak żyję, nie widziałem czegoś takiego. A człowiek już się przecież na trupy napatrzył. Kiedyś słyszałem opowieści o ludziach, co na pustyniach Zarikani ginęli od gorąca. Ci zabici właśnie tak wyglądali. Czyli spaleni chyba. Na początek porozmawiajmy o nagrodzie. Znam swoją cenę. No to daj 275. To już le... No dobrze. Myślę, że tyle mogę ci zapłacić. Oczywiście jak się spiszesz. Gdzie są ciała? Ciała zostały już pochowane? Był rozkaz, żeby ich spalić. Nasz mętyk dobrze im się przyjrzał. Z nim gadaj. Siedzi teraz w dokach. To let's go. Zobaczę, co się da zrobić. Zapłacimy. Razem z chłopakami zrobiliśmy ściepę. Na nagrodę. No ja tego nawet na balwie. Zdobądź informacje od medyka. Mediku, powiedz, co tam się odpierdoliło. Nudno, kurwa. O? Mistrzu, nie wspomógłbyś dobrych ludzi, brakuje nam do kufelka. No bo my tu koledzy po fachu. No i się mistrzu Wiedźmin, nie? A my obaj rzeźnicy. Wy szlachtujecie i my szlachtujemy. Tylko Wiedźminom płacą więcej. Bo tej wioski całe się zrzucają i możni grosza nie szczędzą. Najwyraźniej trafiałem na złych możnych i niewłaściwe wioski. No nie daj się prosić, mistrzu! Wszak Wiedźmini pomagają ludziom w potrzebie. Jo. Wyglądacie mi na zmęczonych. Powinniście iść już do domu. No właściwie od 2 dni tak pijemy. Tak, dobrze prawisz, mistrzu. Czas do domu. Wypierdalać, no. Poszli.
A tutaj jest ten? Daj mi spokój! Co podać? W Kartiz! Czekaj, czekaj, nie, nie, no dobra. Jest. Czekaj, bo tu jest Filipa. O, Filipa jest zadyszkę, kurwa. Dobra, to jeżeli Filipa mamy zadyszkę, jest szczelająca, to ja bym wypierdolił na razie rębacza. Źle to zabrzmiało, wiem, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Dobra, on rozpoczyna jako pierwszy. I co my tu mamy? Mamy chujnie ogólnie w kartach. O, jest Filipka. I tą Shilę też można. O, teraz i od razu jakoś tak lepiej człowiekowi jakoś tak siadło, no. Piąteczka. No proszę. Harcowników jebany wziął, dobrze. Nie. Wiesz, kurwa, zastanawiam się. Nie, na razie sobie szósteczkę rzucę. Tak myślałem. Nie, dobra, rzucę teraz pożogę. Raczej następnego rogu dowódcy nie będzie miał. Mhm. 15 wleciał. Jorwecik. Jest kolejna szósteczka. Ściągniemy sobie to. Śmiało, śmiało. Będzie próbował leczyć, ale to mu nic nie da. Dobra, to już to wygrałem. Bo nawet jak wskrzesi teraz kolejną trójkę, to i tak jest już po wszystkim. Dziękuję, 2 do 0. No pokaż jeszcze karczmarzu. Co za kartinki pokaż masz, o ile masz jakieś. Bo pewnie, że masz. Wsparcie oblężnicze tutaj, o proszę bardzo. I tutaj dwa kolejne, Zwiadowca. Jakiś się trafił. To ja bym sobie chciał kolejną białą mewę zrobić. To lecimy teraz do lekarza, bo w sumie tutaj nie byłem jeszcze. Ech, dajcie żyć. Właśnie tutaj w tych portowych barach, także. Panie medyku. Ty jesteś medykiem. Czym mogę pomóc? Badam sprawę zabitych strażników. Podobno dokonywałeś autopsji. Wynajęliście, żeby się tym zajął? Dobrze, chętnie pomogę. Interesuje mnie, czy widziałeś na ciałach ślady pazurów lub kłów. Śladów kłów nie widziałem. Pazurów też nie. Jedynie ślady paznokci po przygodach z dziwkami. Gdzie znaleziono ostatnie ciało? W bocznej uliczce przy drodze z doków do dzielnicy burdeli. Ktoś porzucił je w środku nocy. Obejrzę to miejsce. Mhm. Słyszałem, że ciała były wysuszone. Też uważasz, że zabił ich potwór? Nie sądzę. Zwłoki były wysuszone, ale... Może próbowali pojmać czarodzieja i ten rzucił jakieś paskudne zaklęcie? To było odwodnienie? Nie. Nie wiem, do czego innego to porównać. Dziękuję za pomoc. Obejrzę miejsce, w którym ich znaleziono. Powodzenia. Zbadaj miejsce zbrodni używając wiedźmińskich zmysłów. No to lecimy. Na 90% jestem pewien, że to jest ta misja z Sukubem, ale... Wszędzie ta sama sraca. No tak, jaka kapitanka była.
Masz ochotę na... Nie mam ochoty na... Tu znaleziono ciała. Może trafię na jakieś nietypowe ślady. O! Wyraźne ślady kopyt. Koń. Nie. Konie nie chodzą na dwóch nogach. Nie trzeba ci czego, mistrzu? Chyba tak. No bo zobacz, jak stamtąd wychodzą, to koszule mają rozpięte, kiedy są zmęczeni... Na górze coś, dobra. Pokazuje mi tutaj już. Trop prowadzi do kuternogi Katarzyny. Ktoś wyrzucił flakonik po perfumach. Kto używa drogich perfum w tak podłej dzielnicy? Ej, Jasiek, ty jesteś najstarszy, to powiedz. Co to właściwie jest? Jest on sobie hierarcha, zgotował to wszystko. To jest jak masz bałagan. Najlepszy z tych dziewczynki z całego miasta, rodzinka karów, a nawet koń w paski z zamorskich krajów. Czekaj, najpierw porozmawiam z właścicielką Zantuza. Bo w sumie jest taka możliwość, to bym od razu poszedł porozmawiał. A co byś powiedziała na zabawy w trójkę? Mam sobie wziąć jakąś koleżankę do towarzystwa? Witaj. A witam! No patrzcie, świat się kończy, Wiedźmin w burdelu. Co w tym dziwnego? Tyś dziwny, bratku. Wszyscy wiedzą, że Wiedźminy to odmieńcy i nienormalne mutanty. A to jest porządny burdel dla kurew z zasadami. No gadaj, masz tam w spodniach wszystko jak zwykły chłop? Kurwa, ja akurat jestem kurwą z zasadami. Ostatnio sprawdzałem, wszystko było na swoim miejscu. Chciałbym coś kupić. Widzę, że ona ma tutaj perfumy, ale nie, innych rzeczy nie ma. Ale masz karty, więc zagrajmy w inny. Mam ochotę. No. Ale mroczna muzyka. Królestwa Północy. Dobra, czy tyle aż kart jest mi potrzebnych? Ale to będzie mroczna rozgrywka, ja pierdolę. Kurwa, i teraz człowiek nie wie. Dobra, spasuję. Zabieramy. No ogólnie to już go rozjebałem, nie? Tak. Chciałem tylko napomknąć.
Ale jaka wyraźna muzyka w ogóle, o co chodzi, ty? No to ja też pasuję. Dobra, 45 do 1, dobrze, elegancko. Dziękuję. I burdel mamo. Wieża oblężnicza. Słyszałeś o morderstwie strażników? Wielu tutaj umiera. Z rozkoszy. Mm-hmm. Mów prawdę. Ten sukup, on pomaga z klientami, zwiększa zyski. Wiem, że jest groźny, ale nie wiem, czy to on zabił. Sukup. Gdzie go znajdę? Ulokowałam go niedaleko w domu. Tu masz klucz. No i proszę bardzo. O, ludu. Idziemy w takim razie. Koniec tej już wrażliwej muzyki. Wieczny ogień nas prowadzi. Znowu ten mrok. Siema. Jesteś? Słyszałaś kiedyś o wiedźminach? Przyszedłeś mnie zabić? Nie powinnaś była przychodzić do miasta. Kto ustalił takie prawo? Miasto należy do ludzi, a ja ich chronię przed takimi jak ty. A więc to prawda, co mówią o wiedźminach? Płatni mordercy. Ty kurwo magiczna, ty! Ci spela wypierdolę, zara. Nara! Dawaj trofeum z ciebie, szmato. Masz tu coś ciekawego? Chyba nic ciekawego nie miała. Mężczyzn wpierdala, a potem problemy. Coś mi zrobisz, co mi zrobisz? Sukuba jeszcze nie mogę, czego im brakuje? Korzeniu pimentu. Od teraz każdy twój ruch jest obserwowany. Nawet mi się nie chce odpowiadać. Dzień dobry panu. Strażników zabił sukup. Sukup? Tutaj? W Nowigradzie? Przecież światło wiecznego ognia chroni miasto. Ja macie kurwa luki. Widać były jakieś przerwy w działaniu. No. W każdym razie sukup jest już martwy, oto dowód. A oto obiecana nagroda. Dziękuję. Bywaj. Cześć, bo ja chciałem... Nie chcę tego. Kolejny przybłęd. No. I teraz jest prawidłowo, tak jak powinno być. Dzień dobry. Coś do naostrzenia. 270. O kurwa. Bywaj. Niechcący, żebym zrobił. Coś, żebym niechcący zrobił. Dzień dobry. Zapraszam. Pokaż mi, co masz. Co tam masz? Może ty będziesz miał. Kurwa, masz. Jedne potrzebuję. I... Korzeń pimentu też, jeden. No. Trawa żubrowa. Do czegoś będzie mi potrzebna, także ja se na zaś kupię. Jemioła też mi będzie do czegoś potrzebna. Teraz zobaczymy, co mi jeszcze będzie potrzebne. Bywaj. Bo ja tu miałem porobić. O, z sukuba. Tak, to jest, że ten atak rośnie cały czas. I tu miałem zrobić sobie vermilion.
Proszę bardzo. I ty miałeś zrobić wyśmienity olej przeciwko wampirom. Ja chcę popatrzeć, czy tutaj czasami jeszcze jakichś rzeczy nie potrzebuję. Krew pożeracza. Na razie nie mam krwi pożeracza. Ale będę Querbit potrzebował. A do Querbitu to niezmiar i Nostrix. Zapraszam, Co? Jeden Nostrix. Niezmiar wezmę jeden. Dobra, Nara. O, z Dopplera. A, to więcej niezmiaru będę jednak potrzebował. Zapraszam. Co tam masz? To jednak daj więcej tego niezmiaru, wiesz co? Daj wszystko. Wiem, że tam w jaskiniach bym mógł znaleźć, ale nie chce mi się szukać. Querbit. Dobrze. No tak, tutaj mam wszystkie roślinki, tu mam wszystkie roślinki. Zielonej pleśni tylko nie, ale zieloną pleśń to znajdę. Albedo, co jest potrzebne do albedo? Korzeń pimentu. Zapraszam. Co tam? To kupię jeszcze jeden. No i teraz będę miał już prawdopodobnie wszystko z tych rzeczy, co tutaj mi potrzeba. No. Jest elegancko. I tak się powinno żyć. Dobra, to tutaj statuetka szlachcica. To na razie zrobiłem wszystko w sumie z tych rzeczy, co miałem tutaj porobić, także jestem zadowolony. Kolejne, co będziemy robili, to będziemy już sobie... Pewnie, żeś nie jeden i zawrócił. Ile za tego dorsza? Tutaj do tej onej romantki będziemy musieli iść. Ale wiecie co, to już sobie zostawimy ten wątek, bo to będzie taki dłuższy wątek z tego, co pamiętam. Nie chcę mnie się żyć. Także, no, to sobie zostawimy już na kolejny materiał. A ja tymczasem chciałem wam podziękować za oglądanie, także mordy, mordeczki i mordunie. Serdeczna arigato za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. I Geralt wam dziękuję, tak jak ja. No i jak to ma ochotę zostać wspierającym, to od 5 zł miesięcznie jest taka możliwość. Kacę was. O, ten zajebał tutaj, łakamaka fo. Następnego, trzymajcie się, indiu.